Dzień dobry wszystkim. Jest godzina 12, czwartek. Dzisiaj wyjątkowo pogotowie rodzicielskie odbywa się w czwartek właśnie i będziemy kontynuować troszeczkę temat zeszłego tygodnia. Będziemy mówić o rodzeństwie, a dokładnie o kolejności urodzenia i wpływie na charakter. Jeszcze dalej idąc, będziemy mówić o tym, jak w związku z tym postępować z poszczególnymi dziećmi z rodzeństwa, które urodziły się w takiej, a nie innej kolejności. Słuchajcie, na dzień dobry chciałam Was oczywiście zapytać, czy mnie widzicie, czy słyszycie, czy nie ma jakichś problemów technicznych. I dalej przejdziemy do kolejnej części. Przede wszystkim chciałabym, żebyście zastanowili się nad tym, czy macie czasami wrażenie, że Wasze dzieci, które urodziły się, wiadomo, w różnej kolejności, zachowują się w jakiś taki powtarzający się schematyczny sposób. Czy macie wrażenie, że najstarsze cechują się pewnymi rodzajami umiejętności czy cech, tak samo ze środkowymi i z najmłodszymi dziećmi? Jeżeli uważacie, że coś takiego się u Was dzieje, napiszcie o tym, powiedzcie, jak to u Was wygląda. Jakie zachowania zauważacie, bo myślę, że to jest takie najbardziej istotne, żeby też, słuchajcie, to co mówiłam Wam ostatnio, nie żeby szufladkować dzieci według tego, jak się urodziły i teraz myśleć sobie, ok, on jest najstarszy, trudno, tak ma, on jest środkowy i tak ma, czy najmłodszy i tak ma, tylko żeby wiedzieć, mieć świadomość tego, co takiego się dzieje i co możemy z tym zrobić. Dzisiaj na sam koniec będzie dla wszystkich uczestników mała niespodzianka. Dla tych najbardziej wytrwałych, którzy dają radę wytrzymać do końca. A teraz słuchajcie, będziemy ruszać po kolei. Ja nazywam się Sylwia Anderson-Hani, jestem trenerem pozytywnej dyscypliny i dzisiaj będę z Wami kontynuowała temat wychowywania rodzeństwa, czy trochę zahaczę o takie rodzicielstwo wielodzietne, bo to jest mój konik, to jest moje życie na co dzień. W związku z powyższym bardzo mocno analizuję też tą sytuację, obserwuję swoje dzieci, patrzę na to, co się dzieje, jak one się zachowują, jak się odzywają do siebie, co się dzieje z poszczególnymi dziećmi, kiedy rodzi się kolejne dziecko i wiele, wiele innych elementów, które są bardzo, ale to bardzo istotne w kontekście wychowywania przez nas dzieci. Jeżeli jesteście, to dajcie o tym znać, bo ja jeszcze nie widzę. Nie widzę wszystkich osób, nie widzę, kto jest, jeszcze nikt się nie przedstawił. A to będzie dla mnie też ważne, żeby zobaczyć, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Dobrze, słuchajcie, no to zaczniemy od najstarszych. Plan jest taki, że chciałabym Wam opowiedzieć, tak jak napisałam Wam na live, żeby opowiedzieć o odciążaniu najstarszego dziecka w rodzinie od odpowiedzialności, o dowartościowaniu dzieci środkowych i do pomocy najmłodszym dzieciom przy dojrzewaniu. Jak pamiętacie z zeszłego live'a zapewne, najstarsze dzieci to są takie, które słyszą bardzo często od nas komunikaty pod tytułem: jesteś starszy, powinieneś ustąpić, tak? Oj, daj spokój, bądź mądrzejszy, zobacz, on jest młodszy, jeszcze nie umie, musi się nauczyć, ty też kiedyś tak i tak dalej, i tak dalej. I wiele różnych takich czynników powoduje, że te dzieci najstarsze faktycznie czują się obciążone, ale nie tylko, słuchajcie, przez to, że my mówimy im, że mają ustąpić, że mają się zachować bardziej odpowiedzialne, czy to w sposób, wiecie, bezpośredni, czy nie, to one też czują presję i jakby presję na to, żeby być odpowiedzialnym przez to, że my na przykład chwalimy je za każde odpowiedzialne zachowanie. Jak wiecie, w pozytywnej dyscyplinie nie używamy kar ani nagród i niekonstruktywna pochwała może też być rodzajem takiej nagrody, ale nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy może być taką nagrodą demotywującą. To znaczy, jeżeli w przypadku teraz rodzeństwa, najstarsze dzieci, będziecie szczególnie podkreślać i chwalić ich odpowiedzialność, może to spowodować, że one będą czuły takie oczekiwania z Waszej strony wobec nich. To znaczy, że muszą być takie odpowiedzialne, bo taka jest po prostu ich rola.
I trzeba bardzo o tym pamiętać, żeby tą odpowiedzialność trochę znosić i też, słuchajcie, żeby po prostu tym dzieciom pozwolić też być dziećmi. To znaczy, żeby pozwolić czasem na takie mniej dojrzałe zachowania. Przypomnieć o tym, jak to było, kiedy były małymi dziećmi. Nie wiem, pamiętam, jak byłeś malutki, siedziałeś mi często na kolanach i opowiadałeś mi tam różne rzeczy. Albo pamiętam, jak byłeś taki malutki, że jeszcze nie chodziłeś, to robiliśmy to, to i tamto. Po to, żeby też podkreślić, że ono nie musi nadmiernie dojrzewać. Miało też ten okres, kiedy było małe i ten okres mija. I teraz jest starsze i jest tak samo ważne i kochane. To jest to, co pozytywna dyscyplina mówi nam cały czas, słuchajcie, że ma to poczucie przynależności i znaczenia, czyli bez względu na to, w jakim jestem wieku i etapie rozwoju, jestem ważną częścią rodziny. Tak? To jest bardzo, ale to bardzo istotne. I teraz ważne jest to, żeby już w przypadku najstarszego dziecka doceniać i zauważać takie niepowtarzalne jego cechy, to znaczy takie, które nie wynikają z tego, że są najstarsze, czyli takie małe, różne inne cechy, które zauważacie, a także, słuchajcie, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, żeby stwarzać takie sytuacje, kiedy te starsze dzieci można troszeczkę uwolnić od młodszego rodzeństwa. I mówię Wam to nie tylko jako trener pozytywnej dyscypliny, ale też jako najstarsza z rodzeństwa, która miała takie poczucie, że młodszym trzeba ustępować, trzeba im odpuszczać wiele rzeczy, ale też taka, która miała poczucie zbytniego obciążenia młodszym rodzeństwem, to znaczy, że ja muszę się nimi opiekować. I słuchajcie, to nie jest niczym strasznym, żeby pozwolić dzieciom pobyć w samotności. Czasami każdy potrzebuje chwili dla siebie i najstarsze potrzebują tego bardzo. Nie wciskajcie im młodszym dzieci na siłę i nie powodujcie w nich poczucia, że muszą się młodszym rodzeństwem opiekować. Ja czasami proszę o pomoc, oczywiście, że tak, starsze dzieci, ale one mają prawo powiedzieć nie. Albo mają prawo powiedzieć, że nie w tej sekundzie. Oczywiście z zachowaniem szacunku, ale to już jest kwestia, wiecie, wypracowania z dziećmi umiejętności komunikacyjnych, a nie menadżowania, powiedzmy, rodzeństwem, prawda? Czyli dać też starszym dzieciom taką przestrzeń do bycia bez młodszego rodzeństwa. Do tego, że kiedy spotykają się ze swoimi rówieśnikami, nie muszą za każdym razem brać swojego młodszego brata czy siostrę. Jeżeli młodsze, które są oczywiście wtedy bardzo ciekawe, co się dzieje, można im pokazać i zaznaczyć, że to jest teraz czas twojego brata, siostry z koleżankami, a później przyjdzie czas, kiedy wy będziecie się mogli pobawić. Tak po to, żeby ci najstarsi nie czuli, że muszą, że mogą. Słuchajcie, jakby zasada jest podstawowa taka, że wzmacnia się te więzi między rodzeństwem, że naszym, ja czuję tak jako mama, że powinnam jak najbardziej i ze wszystkich sił wspierać tą więź, bo tak idealistycznie, kiedy mnie zabraknie, nie chcę, żeby oni czuli, że mają siebie i mogą na siebie liczyć. I to jest moje ważne zadanie, a nieumiejętne postępowanie z dziećmi po prostu spowoduje, że będzie ta duża rywalizacja, która nie będzie prowadziła do konstruktywnych rozwiązań. Tak? Czyli mamy, słuchajcie, a jak wy macie? Czy wasze najstarsze dzieci... Trochę jest tak automatycznie, że mówicie, no słuchaj, no ósom, no bądź mądrzejszy, dobra, dla świętego spokoju to zróbmy. Czy wy też tak macie? Jak mają wasze najstarsze dzieci? Jak myślicie, jak oni się czują w takich sytuacjach? Jak to u was bywa? Wiem, że tutaj mam trochę opóźnienie zawsze z komentarzami, ale może moglibyście się podzielić. Takie podzielenie się, słuchajcie, jest nie tylko ważne dla mnie, ale też dla innych uczestników live'ów, którzy bardzo czerpią też z doświadczeń was wszystkich tutaj i myślę, że to jest też taka bardzo pozytywna część tego live'a. Live'ów ogólnie. O, już jestem. Skończyliśmy coś na najstarszych dzieciach. Jak to jest u was? Jak to jest z najstarszymi? Co trzeba im pomagać? I w jaki sposób z nimi postępować, żeby czuli się ważną częścią, a nie najbardziej odpowiedzialną częścią, tak? Mówiłam wam ostatnio o tym, jak że najstarsze są takie osoby, które
chcą być zawsze pierwsze, które mają taką potrzebę pokazania, że są najlepsi, ale to wynika z niczego innego jak naszej presji, ale też z tego, że szukają swojej ważnej roli w rodzinie, tak? Ewelina pisze, że u mnie najstarszy ma być przykładem dla mniejszych dzieci, oczywiście przykładem dobrego zachowania, jednak nie zawsze chce. I to jest właśnie to, o czym ja mówię, że nie musimy mówić starszemu, czy w jakiś sposób pokazywać mu takich oczekiwań, że chcemy, żeby był przykładem dla młodszych. To my jesteśmy przykładem dla naszych dzieci. My jako dorośli, słuchajcie, mamy być przykładem i modelowaniem, poprzez modelowanie dla dzieci. Dzieci powinny móc pozostać po prostu dziećmi. U Mileny jest tak, że pisze, że młodszy często ustępuje starszemu. Może tak być, to nie ma znaczenia. Oni między sobą powinni się uczyć, jak rozwiązywać trudne sytuacje, prawda? Nie, słuchajcie, nieświadomie jest tak, że starszy zawsze jest przykładem dla młodszego. Czy to dobrym, czy to złym. I naszym zadaniem nie jest wrzucanie starszego, bądź tym dobrym przykładem, tylko pokazywanie, co może z tego wyniknąć, prawda? Słuchajcie, do starszych jeszcze wrócimy. Chciałabym przejść do tych średnich, do tych, winę się, że wiem. Ja wiem, Ewelina, to jest tak, że przy większej ilości dzieci ja też mam czasami takie poczucie, że w chwilach takiego zwątpienia zastanawiam się, czy to w ogóle jest możliwe, że są pewne takie mechanizmy, że automatycznie chce ci się powiedzieć, no ale powinien ustąpić, przecież jest starszy, przecież jest mądrzejszy i tak dalej, i tak dalej. Ale wiem też jako dorosła najstarsza, jak bardzo to wpływa na późniejsze życie, na późniejsze relacje, na sytuację zawodową, że masz takie poczucie, że zawsze musisz być przykładem, że musisz stać na wysokości zadania i to może być naprawdę obciążające dla nich jako dorosłych i nie musicie się biczować teraz za te błędy, wszyscy je popełniamy i jak mówi Jane Nelson, błędy są wspaniałą okazją do nauki, dlatego bierzmy z tego lekcję i idźmy dalej. Możemy, słuchajcie, pogadać z tymi starszymi. Słuchaj, wiem, że czasem możesz czuć się obciążony, wiem jak to jest, albo zauważam, albo mogę sobie wyobrazić, jak możesz się czuć. Może opowiedz mi o tym, jakie ty masz oczekiwania do mnie. Ja zawsze jak opowiadam o pozostaniu dyscyplinie, to mówię o tym, słuchajcie, nie stosujcie żadnych trików między dziećmi. Po prostu bądźcie z nimi szczerzy, dlatego że po pierwsze one to najbardziej doceniają, a po drugie widzą, że my faktycznie mamy jasne intencje. Nie chcemy nic ukryć, nie chcemy nic ugrać. Chcemy po prostu z nimi się porozumieć. Idąc do średnich. Słuchajcie, witam kolejne osoby, bo tutaj się pojawiły. Rozmawialiśmy o odciążaniu najstarszych dzieci i pokazywaniu im, że nie muszą być odpowiedzialne zawsze i wszędzie. Przypominam, że dla wszystkich, którzy będą do końca, czeka mała niespodzianka. A przejdę teraz do średnich dzieci, które myślę sobie, że jakoś tak stereotypowo jest tak, że średnie dzieci mają najgorzej, że te średnie dzieci są w ogóle najgorsze. To już tak mówię, słuchajcie, zrobiłam taki research w internecie i faktycznie, o, bo to średnie dziecko to trudno, po prostu już skazane, wiecie, na porażkę. I faktycznie jest tak, że średnie dzieci są w dość trudnej sytuacji, bynajmniej na początku, kiedy przechodzą z roli tego najmłodszego niuniusia, tak, bąbelka, bobaska i tak dalej. Nagle, słuchajcie, co się dzieje w życiu tych średnich dzieci? Pojawia się kolejny bobas. I teraz ten najstarszy, to starsze dziecko, które czy to w pozytywny, czy w negatywny sposób było jednak zainteresowane tym dzieckiem najmłodszym, a teraz już średnim, nagle przestaje być w kręgu zainteresowań kogokolwiek, bo rodzice zajmują się bobasem, no bo on wymaga dużo takiego wsparcia opiekuńczego i tak dalej, ale starszy brat albo starsza siostra również zaczyna się tym bobasem interesować i to średnie dziecko przestaje nagle troszeczkę istnieć. I teraz jak to może pójść? To może pójść w dwóch kierunkach. Można zauważyć, że takie dziecko w sposób dla nas nieadekwatny i niesłuszny zaczyna zwracać na siebie uwagę poprzez krzyki, poprzez trudne zachowania, histerie, wrzaski, przychodzenie w nocy, cofanie się w rozwoju, taka chęć bycia znowu bobasem. I tak dalej, i tak dalej. Ale u średnich dzieci pojawia się też coś takiego, że mogą tę sytuację wykorzystywać do tego, żeby inni członkowie rodziny przestali mieć dla niego
oczekiwania jakiekolwiek. To są też dzieci, które mogą pójść w kierunku tak zwanych dzieci duchów, czyli niezauważane, może nie, troszeczkę niepotrzebne, ale też nikt nic od nich nie chce. I to może być też plusem dla tych dzieci, jeżeli będą starały się wykorzystać tą sytuację. I co jest, słuchajcie, ważne? Ważne jest, żeby to średnie dziecko dowartościować, bo w pewnym momencie ono zauważy, ten bobas, który zabrał mu ważną rolę w życiu, będzie jedyną osobą, do której może się zwrócić i nie czuje się przez to źle. I często zauważa się u średnich dzieci po pewnym czasie taką nadmierną opiekę nad tym najmłodszym dzieckiem. I to jest niesamowite, dlatego że początkowo najmłodsze dzieci stają się dla nich po prostu największym i najgorszym, i niszczy w rodzinie, ale z czasem stają się jedynymi, którymi mogą się zaopiekować, które stwarzają, że mają jakąś ważną rolę w rodzinie, czyli rolę tego opiekuna, tego najmłodszego dziecka. I naszą tutaj rolą jako rodziców jest to, żeby nie doszło do takiej sytuacji, kiedy nagle przestajemy zauważać te dzieci, kiedy nagle one przestają istnieć. Czyli wracając do poczucia przynależności i znaczenia, staramy się, żeby te dzieci miały też jakąś ważną rolę w rodzinie. Tak? I może to być rola czy opieka nad tym młodszym dzieckiem, ale tak, to jest tak samo jak w sytuacji z najstarszym dzieckiem. Jeżeli to będzie taka opieka wynikająca z chęci dziecka do tej opieki, to świetnie, ale nie, jeżeli to będzie opieka wynikająca z tego, że my oczekujemy tego, żeby to dziecko się opiekowało tym najmłodszym. I też ważne jest, żeby tutaj zwrócić uwagę na relacje między tym najstarszym dzieckiem a środkowym, bo ta fascynacja, słuchajcie, bobasem przynosi się na wszystkich i ważne jest, żeby pokazać starszemu, że to średnie nadal istnieje. I ja zaznaczyłam wam, że przy najstarszych staramy się odciążyć od tej odpowiedzialności, natomiast przy średnich ważne jest, żeby ich dowartościować, czyli poza tą ważną rolą w rodzinie, ważne jest, żeby przypominać o jego zdolnościach, zauważać te rzeczy. To mogą być naprawdę małe, to nie muszą być super talenty, to mogą być małe rzeczy, które się wydarzyły w ciągu dnia, w ciągu tygodnia czy w ciągu miesiąca. Dać czasami im po prostu się wyzłościć. One też potrzebują w jakiś sposób te swoje emocje wyładować i jeżeli to nie krzywdzi czy nie rani innych, to jest okej. To jest okej, żeby dać im po prostu ponarzekać, bo znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Tak każdy członek rodziny, słuchajcie, za każdym razem, kiedy pojawia się nowe dziecko w rodzinie, to jest absolutna rewolucja dla całej rodziny. Jak u nas pojawiło się moje biologiczne czwarte dziecko, a w ogóle szóste w naszej rodzinie, to tuż przed porodem myślałam sobie, że naprawdę jesteśmy przygotowani, że przechodziliśmy to już kilka razy, że dzieci są przygotowane, rozmawiały z brzuchem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że rewolucja wcale nie była mniejsza niż za poprzednim razem. Nie wiem nawet, czy nie największa. Natomiast wszystkie dzieci przeżywały po kolei znowu to samo. To znaczy, to nie było tak, że jeżeli to już było jego drugie czy trzecie rodzeństwo, to one są już przyzwyczajone, nic się z nimi nie dzieje. Nie, dlatego że za każdym razem, kiedy pojawia się kolejne dziecko, pojawia się potencjalne kolejne zagrożenie tym, że odbierze znowu rodziców uwagę, ale nie tylko rodziców, także rodzeństwa. Przypomnijcie sobie jakieś stereotypy na temat średnich dzieci, napiszcie o tych stereotypach i zastanówcie się nad tym, czy faktycznie to nie my rodzice wrzucamy te dzieci średnie w taką rolę dzieci niezauważalnych. To są, słuchajcie, bardzo często takie dzieci maskotki rodziny, które poprzez wygłupy starają się zwrócić na siebie uwagę, jeżeli złe zachowanie nie działa. No bo wiecie, tak jak standardowy rodzic, nie patrząc na tą naszą pozytywno-dyscyplinową górę lodową trudnych zachowań, to dzieci średnie zaczynają zachowywać się źle i my widzimy ten czubek góry lodowej, czyli widzimy złe zachowanie, prawdopodobnie zaczynamy jakoś karcić je poprzez te złe zachowanie, ale mimo wszystko jest to jakieś zwrócenie uwagi, prawda? Więc może to wygenerować taki pomysł na to, że słuchajcie, może faktycznie jak ja się źle zachowuję, to jest sposób na to, żeby zwrócić na nich uwagę, czy odciągnąć ich trochę od tego bobasa, który się
pojawił. Więc słuchajcie, ważne jest tutaj przy tych średniakach, żeby wyjść z tych stereotypów, zapomnieć o tym, co widzieliście, co słyszeliście i dać im taką samą szansę, jak każdemu pozostałemu dziecku na to, aby być wyjątkową częścią rodziny. Tak? Jeszcze tutaj odpowiem na pytanie Wiki, która napisała, że mówię o tym, że starsze mają presję, najmłodsze również, bo to ono, zamykając stawkę po zabyciu na początku, ma presję, by naprawić wszystkie błędy za starszymi. Teraz będę przechodziła do najmłodszych, więc odpowiem Ci, Wika, na to pytanie. Ja zaznaczyłam w live, że przy najmłodszych takie istotne jest, żeby pomóc im dorosnąć. I jak to się dzieje z tymi najmłodszymi dziećmi? Najmłodsze dzieci, które już pozostają najmłodszymi, nie pojawiają się kolejne dzieci, jest tak, że wydaje mi się, że nieświadomie jest tak, że zarówno rodzice, jak i pozostałe dzieci w domu skupiają się na tym najmłodszym. To jest chyba silniejsze od wszystkich. Pojawia się mały dzidziuś, słodki bobas, który się cieszy, jest radosny. Tylko jak ma nie być radosny, jak wszyscy nad nim stoją, się do niego uśmiechają, chcą go dotykać, pieszczotliwie się zwracają i tak dalej, i tak dalej. Dla najstarszych jest to jakaś kolejna atrakcja. Średniacy są najbardziej zdystansowani do najmłodszych dzieci. I jest tak, że jako rodzice możemy wpaść w taką pułapkę, że najmłodsze, że chcemy jakby przedłużyć ten czas, kiedy mamy małe dziecko w domu. Nie wiem, nie przechodziłam jeszcze przez to, natomiast badania pokazują, że to często rodzice wydłużają ten okres poprzez traktowanie tych najmłodszych dzieci jak małe dzieci. Najmłodsze dzieci mogą mieć, szczególnie najmłodsze dzieci mogą mieć wrażenie, że rodzice traktują je, jakby cały czas były malutkie. I trochę tak jest, że najmłodsze zawsze będą takimi malutkimi bobaskami i rozpieszczonymi. Trudno nie rozpieszczać, słuchajcie, trudno nie rozpieszczać małe dzieci, tylko co się wtedy pojawia? Kiedy najmłodsze dziecko już nie jest bobasem i nagle my zaczynamy mieć wobec nich jakieś oczekiwania, one mogą się zacząć buntować. No bo jak to? Do tej pory wszyscy za mnie robili wszystko, a nagle ja muszę coś robić. Dlaczego? Co się zmieniło? Czy coś się stało? Czy nagle jestem gorszy? Gdzie trzeba zwrócić uwagę na to, że takie drastyczne zmiany mogą spowodować to, że dzieci przestają się czuć bezpiecznie. I może tracą jakąś tą ważną rolę, może tracą rolę tej maskotki, o której mówicie, o której pisała tutaj Wika. I teraz nie chodzi o to, żeby od początku nadmiernie też obciążać odpowiedzialnością najmłodsze dzieci, tylko żeby w taki sam sposób jak od pozostałych dzieci mieć pewne oczekiwania. To znaczy, kiedy mam ustalone w domu, że nie wiem, od drugiego roku życia włączam dzieci w jakieś obowiązki domowe, nawet takie malutkie, to każde dziecko, które kończy ten wiek, jakby zaczyna te same obowiązki. Jeżeli starsze dzieci mają większe obowiązki, to młodsze dzieci nie mają nie mieć w ogóle obowiązków, tylko mają mieć obowiązki adekwatne do ich wieku chociażby. I kiedy są spory między młodszym a starszym rodzeństwem, to starszy nie musi ustępować młodszemu, ani młodszy nie musi ustępować starszemu. Ważne jest, żeby oni to rozwiązali między sobą. O sporach i kłótniach będę mówiła na kolejnym live, do którego Was będę za chwilę zapraszać. Natomiast tutaj chciałabym zwrócić Wam uwagę na te różnice wynikające z kolejności urodzenia. Faktycznie Kasia napisała, że młodszy nie zawsze jest słabszy, u mnie młodsza jest silniejsza. Tak czasami stara się to wykorzystać, że czegoś nie potrafi, ale nie dajemy się. Oczywiście, że młodsze dzieci według badań jest tak, że u młodszych dzieci może się pojawić taka manipulacja innymi ludźmi i to nie wynika z jakichś złych zamiarów tych młodszych dzieci, tylko z przyzwyczajenia, że tak do tej pory było, że tak to wyglądało, że starsze dzieci, a także rodzice robili wiele rzeczy za młodsze po to, żeby albo był już święty spokój, albo było szybciej, albo po prostu były oczekiwania może ze strony rodziców w stosunku do tych młodszych dzieci. Jest tak, że najmłodsze dzieci często wybierają takie zawody, które charakteryzują się kreatywnością
i mogę sobie wyobrazić, dlaczego tak jest. Natomiast one nie czują takiej presji, że muszą być najlepsze, bo i tak mają poczucie, że są wyjątkowe, że są takie, wokół których kręci się jakoś ten świat i trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie pomagać im pozostać w tej roli, która spowoduje, że wiecie, przy pierwszych porażkach będą odczuwały okropny dyskomfort wynikający z tego, że nie będą przyzwyczajone do sytuacji, w których są im dawiane jakiekolwiek wymagania. I ja, robiąc różne warsztaty w szkołach, nauczyciele mówią mi o tym, że bardzo łatwo jest rozpoznać w klasie, które dzieci są najmłodsze z rodzeństwa, bo dokładnie te dzieci oczekują częściej pomocy od nauczycieli niż inne. To jest bardzo ciekawym zjawiskiem. Ania pisze o tym, że stara się pilnować, aby półtoraroczny brzdąc nie psuł zabawy starszym braciom. Kiedy widzę, że ma zabawę z rozwalania klocków, które starsi w pocie czoła układali, zabieram małego i zamykam drzwi. Bawiam się też wspólnie, ale na razie z moją pomocą. I jest to, staram się zawsze nie oceniać tego, co piszecie, natomiast w moim odczuciu, jeśli mogę sobie pozwolić tutaj na taką prywatę, to jest bardzo ważne, żeby pomóc starszym w tym, to co wam już mówiłam wcześniej, w znalezieniu czasu też dla siebie. Tak, i myślę, że dzięki temu, Ania, że twoje starsze rodzeństwo, czyli zakładam, że to jest dwójka jakichś dzieci, mogą się bawić bez tego brzdąca, bo on, te małe dzieci są te, które gubią puzzle, które rozwalają zabawki, które niszczą je i nie robią tego po to, żeby zrobić na złość starszemu rodzeństwu, tylko nie mają jeszcze odpowiednich umiejętności, by móc się nimi bawić. I z tego to wynika. Chciałam słuchajcie, jeszcze wam wspomnieć na temat bliźniaków. Bardzo krótko, ponieważ jest bardzo mało na ten temat badań jeszcze, ale zaczyna się już coraz więcej. Z tego, co ja się dowiedziałam i też obserwowałam, kiedy miałam bliźniaczki w swojej grupie, jak pracowałam w przedszkolu, to z bliźniakami jest tak, że one mają tak niezwykłą więź, którą jest bardzo trudno niektórym zbadać, a nawet zrozumieć. One są bardzo, ale to bardzo silnie ze sobą związane. Natomiast zawsze jedno z bliźniaków jest nieco silniejsze od drugiego. I jest to zauważalne przez rodziców. Jeżeli są tutaj jacyś rodzice bliźniaków, to odezwijcie się proszę, to będziecie mogli tutaj prostować to, co ja się dowiedziałam, ale nie mam na swoim podwórku, o tym, że słuchajcie, bliźniaki bardzo często traktowane są jako jedno dziecko w dwóch ciałach i bardzo istotne jest, żeby pozwolić im na równomierną ścieżkę rozwoju. Przez pierwszy okres mówi się, że bliźniaki nawzajem zmieniają się rolą lidera i nie mają z tym problemu, to znaczy raz jedno naśladuje drugie, a później się zamieniają, natomiast w pewnym momencie dochodzi już do rywalizacji i tutaj rola rodziców bliźniaków, czy w ogóle rodzeństwa, chodziło mi o potem, wiecie, o ciąże wielorakie, czyli to może być nawet trójka albo czwórka dzieci. Jako studentka opiekowałam się trójką trojaczków, to było niesamowite doświadczenie. Tak więc po to, żeby dać im, słuchajcie, równomierną ścieżkę tego, żeby się mogły rozwijać. O, Ola, zgłasza się mama bliźniaków. Ola, możesz nam coś napisać na ten temat. Polecane jest na przykład nawet to, żeby w przedszkolu dawać bliźniaki do dwóch różnych grup i w szkole do dwóch różnych klas, co może być bardzo trudne nawet logistycznie dla rodziców, niemniej jednak może być bardzo przydatne dla tych dzieci. I ważne, po to, aby miały szansę na równomierny rozwój bez względu na to, co robi siostra albo brat. Nie musi tak być, że będąc w jednej klasie ktoś będzie cierpiał, bo jakby rolą rodziców bardziej jest znowu tak samo jak przy każdych innych dzieciach, to żeby pomóc im budować tą więź, która pomoże im nie tylko w tym życiu, które się dzieje teraz, nie tylko w budowaniu poczucia też własnej wartości, znaczenia, umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji, ale także w przyszłym życiu. To są osoby, na które najbardziej będą mogły liczyć. Słuchajcie, zbliżamy się do końca, obiecałam niespodziankę. Niespodzianka polega na tym, że wrzucę wam zaraz link. Jak wiecie, za dwa tygodnie, za niecałe dwa tygodnie, 27 marca
będzie webinarium o rodzeństwie. Planuję 2 godziny. Takiego webinarium, może 2,5 godziny, którym będę przedstawiała Wam od kolejności urodzenia po różne strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w rodzeństwie. Mam przygotowany taki mały e-book dla Was o rodzeństwie, o technikach pozytywnej dyscypliny, które można wykorzystać. I właśnie Wam tutaj wrzucę teraz, czy ja mogę Wam wrzucić link? O, mogę Wam wrzucić link. Wrzucam Wam link do pokoju webinarium, gdzie dla wszystkich uczestników tego live'a zrobiłam specjalny bilet z 25% zniżką. A, widzicie już, ok. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was dzisiaj wieczorem, już te bilety znikną. Jest to jakaś taka specjalna oferta dla Was, bo tak sobie myślę, że jeżeli znajdujecie czas w ciągu tygodnia, gdzieś w ciągu dnia, żeby posłuchać o rodzeństwie, to musi być to dla Was bardzo istotny i ważny temat. I cieszy mnie to, dlatego że widzę po swoich dzieciach, jak niezwykle trudne to jest zadanie, ale też jak ważne w ich rozwoju. Z takich sytuacji, z takich aktualności pozytywnej dyscypliny, już wkrótce będzie książka Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków. Ruszyła już przedsprzedaż, jest na stronie Pozytywnej dyscypliny, do czego Was bardzo gorąco zachęcam. Są oczywiście pozostałe pozycje i dla rodziców, i dla nauczycieli. Jeżeli chodzi o pogotowie rodzicielskie, widzimy się za tydzień w środę i będziemy mówić o kłótni w rodzeństwie, o rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Sylwia Anderson-Hani, żegnam się dzisiaj już z Wami. Zapraszam do dyskusji w naszej grupie na Facebooku Pozytywna dyscyplina spełnieni rodzice. Chętnie odpowiem na Wasze pytania. W tym miesiącu jestem szczególnie, staram się wyłapywać wątki dotyczące rodzeństwa.